Cześć, witajcie. Dzisiaj Renault Clio czwartej generacji po lifcie. Taka szybka prezentacja. Wszyscy ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że to jest auto, które należy do mojej żony. A moja żona stwierdziła, że chce auto większe, więc to chce sprzedać, stąd ten filmik. Słuchajcie, samochód na felgach stalowych i na nowych oponach zimowych. Opony są Barumy, kupione w październiku, ale oczywiście do samochodu dorzucam piękny, czarny komplet alufelg 16 na lato z oponami letnimi. Słuchajcie, pod maską zainstalowana, dobrze znana wszystkim fanom Renault, jednostka napędowa o pojemności 1,2 litra, o mocy 75 koni mechanicznych. Carmen, nie przeszkadzaj, oczywiście pies nie jest w komplecie do tego samochodu. Zamontowana rok temu instalacja gazowa STAG, bo jak powszechnie wiadomo, ten silnik jest na wtrysku wielopunktowym, także bardzo dobrze toleruje instalacją gazową. Skupmy się tradycyjnie na podwoziu, a to z tego względu, żeby ktoś był zainteresowany zakupem, żeby widział, jak ta kliówka wygląda od spodu. Proszę bardzo, oryginalne koło zapasowe, oryginalnie przymocowane. Tłumik końcowy nawet nie skorodowany. Samochód, przypominam, 3 lata, 36 tysięcy przebiegu. Na zawieszeniu żadnych najmniejszych śladów wycieku. Na samochodzie od spodu oczywiście żadnych najmniejszych śladów korozji nie widać. No byłoby trochę dziwne, gdyby po 3 latach korozja występowała. Tu proszę, na drugim tłumiku taki delikatny nalot rdzawy, ale to jest powierzchowny nalot tylko. Tak jak mówię, żadnych najmniejszych wycieków, czy to z jednostki napędowej, czy ze skrzyni. Tutaj dokładnie tył silnika widzę, bo tu oczywiście z tej strony jest obudowany, wszędzie susza. Spójrzmy jeszcze na zawieszenie, żeby ewentualny przyszły nabywca mógł spać spokojnie. To tu najmniejszych luzów nie widzę, czy to na dolnych stworzniach wahacza, czy na drążku kierowniczym, czy na końcówce drążka. Żadnych najmniejszych luzów, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Oczywiście manszety osłaniające przeguby też są całe, nigdzie nie porozrywane. Żadnych najmniejszych wycieków. Jeśli chodzi o wnętrze, to proszę spojrzeć. Tapicerka nigdzie nie przetarta, nie zniszczona. No byłoby trochę dziwne, gdyby po 36 tysiącach była zniszczona, ale nic nie jest uplamione. Brudne, kierownica również, tak jak fabryczne, żadnych przetarć. To samo dźwigienki kierunkowskazów, nic nie poniszczone, boczki, drzwi, wszystko czytelne, czyste. Instalacja gazowa została zamontowana we wrześniu ubiegłego roku, także jest dopiero 15 miesięcy. Przy stanie licznika 24 tysiące, czyli samochód na instalacji gazowej pokonał 12 tysięcy kilometrów. Oczywiście posiadam wszystkie stosowne dokumenty do instalacji. Instalacja wbita w dowód, w kartę pojazdu. Serwis był wykonany po roku czasu, także jeszcze jest 9 miesięcy gwarancji. Największą zaletą tego samochodu jest to, że jest on szalenie ekonomiczny. Średnie spalanie przy jeździe mojej żony, gdzie ona generalnie większość odcinków pokonuje w mieście, to 7,5 litra gazu na 100 km. Przy aktualnych cenach gazu LPG 2 zł za litr. Nie trudno policzyć, że pokonanie 100 km tym samochodem kosztuje 15 zł. To jest jego największa zaleta. Prezentowany samochód pochodzi z roku 2017. Pierwszą rejestrację miał w sierpniu roku 2017. Moja żona jeździ nim od 1,5 roku. Kupiliśmy go przy stanie licznika 21 tysięcy. Aktualny stan licznika to 36 tysięcy. Przy 35 tysiącach był na warsztacie. Wymieniony olej, filtry, diagnostyka komputerowa, żadnych błędów, także w pełni sprawny. Tankować gaz, jechać. Jeśli chodzi o wyposażenie tego egzemplarza, to jest ono całkiem niezłe, jak chodzi o samochód segmentu B. Porównując go z samochodami, które często widzicie na moim kanale, no to można powiedzieć, że on do zbyt ciekawych nie należy, ale samochody segmentu B rządzą się swoimi prawami. Rzeczy, które w samochodach segmentów C czy D są
oczywistością. Tutaj nie zawsze tak jest, często wymagają dopłaty. Także ten konkretny egzemplarz, jak Państwo widzą, jest wyposażony w tablet dotykowy, oczywiście z wbudowanym zestawem Bluetooth. Zestaw Bluetooth całkiem przyzwoicie w tym samochodzie działa. Ma także port USB, ma klimatyzację manualną, tempomat, komputer pokładowy, wszystkie tego typu rzeczy jak poduszki powietrzne ABS, to już jest oczywisty standard nawet w samochodach segmentu B, także to też on posiada. Tak więc czwarta generacja Renault Clio była produkowana w latach 2012-2019. We wrześniu ubiegłego roku została zastąpiona piątą generacją. To jest auto poliftingowe. Lifting miał miejsce w roku 2016. Najbardziej popularne jednostki napędowe, jakie były w nich montowane, to ta właśnie jednostka o pojemności 1,2 litra, mocy 75 koni, a także jednostka wysokoprężna 1,5 DCI i nowy silnik Renault, który został po raz pierwszy zastosowany w tych kliówkach czwartej generacji, więc jednostka 0,9 turbo. Jeśli chodzi o przestronność, to powiedzmy, że dla dwóch dorosłych z przodu jest na przyzwoitym poziomie. Z tyłu dwójka dorosłych miałaby niezbyt wiele miejsca. Można powiedzieć, że jest to dobry samochód dla rodzin z małymi dziećmi. 2 plus 2. I tradycyjnie, jak w każdym naszym odcinku, wjeżdżamy na drogę ekspresową S11. Mimo, że samochód jest mały, o mocy 75 koni, to myślę, że swobodnie można nim się rozpędzić do 120. Zaraz to Państwo zobaczą. Na zwykłych drogach prowadzi się całkiem pewnie, nie myszkuje. Hamulce dobrze działają, przy hamowaniu nie ściąga, dobrze utrzymuje kierunek jazdy na wprost. Proszę bardzo, oczywiście nie jest to takie przyspieszenie, jak często pokazujemy w naszych testach samochodów z dużą czy ogromną mocą, ale samochód dobrze reaguje na pedał przyspiesznika pomimo 75 koni mechanicznych. Proszę bardzo, po małej chwili 120 na liczniku. Tak jak mówię, nie słychać w nim za wiele wiatru. Dobrze utrzymuje kierunek jazdy na wprost, pewnie się prowadzi, nie myszkuje. No, nie mogłoby być inaczej w samochodzie z przebiegiem 36 tysięcy, gdyby prowadził się przy takim przebiegu niepewnie. Można by mieć wrażenie, że coś jest nie na miejscu z zawieszeniem czy z układem kierowniczym. Tu do tego samochodu nie ma żadnych najmniejszych zastrzeżeń. No i to by było mniej więcej na tyle. To Clio to typowy przedstawiciel segmentu B. No, dzisiaj taki odcinek, tak jak mówiłem na początku, z tego względu, że moja żona chce samochód większy, chce go sprzedać. Także wszystkich Państwa zainteresowanych zapraszam. W opisie do filmu oczywiście będzie do mnie numer telefonu, zresztą jest on dostępny. Możecie mnie znaleźć przez Messengera, Facebooka, przez maila, przez kontakt telefoniczny, jak tylko kto chce. Oczywiście dziękuję za uwagę firmie Auto Dudkiewicz, Jacek Dudkiewicz z siedzibą w Jarocinie. Tradycyjnie dziękuję za użyczenie stanowiska diagnostycznego. Państwu samochód polecam. Cena oczywiście będzie do negocjacji. To co mówiłem, piękne stalowe, znaczy piękne aluminiowe, czarne felgi są oczywiście w cenie i w komplecie do tego samochodu. Także zapraszam, pozdrawiam, do następnego, cześć.